Bonjour. 20 marca obchodzimy Dzień Frankofonii. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę. Zapraszam do działu z literaturą francuską i francuskojęzyczną. To właśnie tutaj. Tutaj zaczynają nam się książeczki właśnie, literatura francuska. Mamy różnych pisarzy francuskich, oprócz klasyków, typu tutaj Aleksandra Dumas. Mamy też nowe, współczesne książki, na przykład panią Delphine de Vigan. A szczególnie polecamy tutaj z nowości Amélie Nothomb, to jest pisarka frankofońska. Frankofonia celebruje język francuski. Dla uczących się języka francuskiego mamy dużo różnych propozycji. To jest właśnie nasz mały dział z językiem francuskim. Są książki dla początkujących, dla zaawansowanych. Mamy nawet słownik Larousse do wypożyczenia. Literatura w języku francuskim dla tych, którzy znają ten język i chcą cieszyć się jego pięknem. Na przykład powieści Juliusza Verna. W oddziale dla dzieci i młodzieży znajdują się bajki w języku francuskim, które mogą posłużyć również do nauki języka. Wszystkich chętnych, chcących poznać kulturę i język Francji, zapraszamy na inne spotkania cykliczne. Francuskie klimaty, które odbywają się w naszej bibliotece oraz Café Français en ligne. Merci. A bientôt.